zanim spakujemy plecaki i wyruszymy do tej Mekki wspinaczy, warto poznać kogoś, kto w podróży spędził całe życie i kto o Via Ferratach wie wszystko, a nawet więcej. Górnolotni zakochani w sobie, górach i aktywnym życiu. Odkąd poczuli do siebie miętę i połknęli górskiego bakcyla w studenckim kole przewodników beskidzkich, namiętnie eksplorują świat, zapuszczając się w najbardziej dzikie i egzotyczne miejsca. Takim miejscem był z pewnością Park Virunga, kraina wulkanów w sercu Afryki, albo mistyczne, mgliste i błotniste Góry Księżycowe. Spokojnie, to na naszej planecie, także w Afryce. Ale dziś udowodnią nam, że niezapomnianych przeżyć mogą nam dostarczyć nie tylko góry gdzieś na końcu świata, ale te znacznie bliżej nas. A zatem kaski na głowę, ląże w dłoń i pora ruszyć na żelazne drogi. Via Ferraty w Dolomitach, Marzena i Marcin Sowkowscy. Zapraszamy. Witajcie moi mili, rozgoście się. Nazywam się Marzena Sobkowska i razem z moim mężem Marcinem opowiemy wam o naszych doświadczeniach w Dolomitach. Po raz pierwszy zapuściliśmy się tam w 1995 roku razem z naszymi małymi córkami. Jedna miała 5 lat, druga 9. Nie mieliśmy jeszcze wtedy pojęcia, czym są Via Ferraty i jak się należy do nich przygotować. Udało nam się, bo wybraliśmy na szczęście takie łatwe, na których dało się przejść właśnie z takimi małymi dziećmi. Natomiast po wielu latach, w 2010 roku, wróciliśmy w Dolomity już przygotowani i gotowi do eksplorowania Via Ferrat. Czym w ogóle są Via Ferraty? Nazwa żelazna droga z włoskiego oznacza linę stalową, którą ubezpieczone są trasy o charakterze wspinaczkowym, poprowadzone właśnie w takich górach, które dzięki temu udostępnione są również turystom mniej wyszkolonym, którzy wolą korzystać z gotowych uprzęży, gotowych tras, a chcą poczuć tę samą adrenalinę, która towarzyszy wspinaczom. Trudniejsze fragmenty wyposażone są w dodatkowe sztuczne ułatwienia w postaci klamer. Czasami są to również drabiny. Takim wyzwaniem na trasie jest przejście z drabiny na właśnie te klamerki, bo tutaj o ile drabina to jest naprawdę prosta sprawa, bo mamy i szczeble i poręcze, tak na tych klamrach już musimy trochę też wspomagać rękami i po prostu pracować na skalę. To, co jest bardzo ważne, tutaj jeszcze jeden przykład takiej Via Ferraty, też bardzo typowej dla Dolomitów, poprowadzonej po prostu po skalnych półkach. Tutaj trudności technicznych praktycznie nie ma, ale jest ogromna ekspozycja i właśnie ta lina służy do autoasekuracji na tychże właśnie trudnych, eksponowanych trasach. To, co jest tak jakby najważniejsze, zanim wyruszymy na Via Ferraty, to przygotowanie odpowiedniego sprzętu. Podstawa to jest tak zwana lonża, czyli to wszystko, co widzimy tutaj. Ona składa się z takich trzech zasadniczych elementów. Ten tutaj u góry karabinek i taki fragment sztywnej, można powiedzieć, miękkiej, ale jakby nie rozciągającej się taśmy. Tę część przyczepiamy do uprzęży. Uprzęż jest taka sama jak dla wspinaczy, tutaj nie ma różnic specjalnych. To jest część elastyczna. Dwie takie elastyczne taśmy zakończone karabinkami. One służą do wpinania się w linę, czyli właśnie do tej autoasekuracji. Dlaczego dwie, to jeszcze potem wyjaśnię. I to najważniejsza część, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, absorber. To jest coś takiego, czego żaden turysta na Via Ferracie nie chciałby w życiu wypróbować, bo jest to część, która służy uratowaniu nas, gdyby się zdarzyło odpadnięcie od ściany. Tu po prostu jest zaszyta taśma i w momencie szarpnięcia to wszystko zaczyna się pomału rozpruwać i w rezultacie wyhamowuje lot i zatrzymuje wspinacza gdzieś tam w powietrzu. Oczywiście kask to jest podstawa, bo zdarzają się kamienie, które zrzucą turyści idący ponad nami. No a poza tym, gdyby jednak zdarzył się ten wypadek, no to kask też jest konieczny.
I tutaj jeszcze taka część, która, taki element, który nie jest konieczny, ale bardzo przydatny w wyposażeniu, to się nazywa ekspres. To jest po prostu taśma, krótka dosyć taśma, połączona dwoma karabinkami. Jej się używa na przykład wtedy, kiedy zdarzy nam się trafić na kolejkę na feracie i musimy po prostu poczekać, żeby osoby idące przed nami przemieściły się dalej. Dzięki temu możemy na chwilę na w miarę sztywno przyczepić się do liny i dać odpocząć ręką i nogą. Nam się nigdy nie zdarzyła kolejka, natomiast no, kiedyś trafiłam na tyle trudne warunki dla mnie, że ten ekspres bardzo mi się przydał. O czym jeszcze wam opowiem. No i tutaj już zastosowanie bezpośrednie na trasie, to jest taka via ferrata, która nazywa się Strobel, jest położona niedaleko Cortina d'Ampezzo. Jest o tyle fajna, że cały czas poruszając się nią do góry, widzimy u naszych stóp kemping, taki kemping Olimpia, bardzo popularne miejsce, na którym zatrzymują się turyści właśnie wybierający się na via ferraty. Bardzo często spotykamy tam Polaków. A tutaj właśnie już widać lepiej ten sprzęt, tak? To jest ta uprząż biodrowa, do niej przyczepiona karabinkiem ląża i elastyczna część ląży. No tu inna też z takich ferat w pobliżu Cortiny i też właśnie możemy popatrzeć na tą pracę z karabinkami. To jest taki trudny moment, dlatego że podstawową zasadą wspinaczki to jest to, że mamy zawsze trzy punkty podparcia, czyli no, dwie nogi i jedna ręka, bądź dwie ręce i jedna noga. No, w tym przypadku jest tak, że potrzebujemy ręki do przepinania, bo lina przyczepiona jest do skały specjalnymi kotwami i po prostu jak się dochodzi do takiej kotwy, trzeba się przepiąć na wyższy odcinek liny. No i tutaj już właśnie te dwie ręce są potrzebne. Żeby to, znaczy no często udaje się, jak już się ma wprawę, to jedną ręką można się oczywiście przepiąć. I tu właśnie przydają się te dwa karabinki, bo jeden karabinek pozostaje na starej linie, czyli jesteśmy na tej dolnej jakby części liny, jesteśmy cały czas ubezpieczeni, górnym przypinamy się, drugim przypinamy się do górnej, no i dzięki temu nie ma tego momentu, który groziłby nam brakiem asekuracji. Także tutaj poza tymi trzema elementami, czyli trasa i sprzęt, ważne też jest osoby, tak, które się wybierają. Na pewno nie można mieć lęku wysokości i trzeba mieć jakiekolwiek doświadczenie górskie, a warto mieć chociaż jedną wizytę na ściance za sobą, żeby lepiej radzić sobie na via ferratach. Zaczniemy od ferraty Lipella, to jest taka nasza najbardziej ulubiona chyba ferrata, na której byliśmy wielokrotnie, która jest bardzo ciekawą, widowiskową ferratą, ale ta większość ferrat jest przepiękna, a ona polega na, znaczy jej tak jakby atrakcyjność z naszego punktu widzenia to jest tak, że łączy ona w sobie kilka elementów. Jeden jest tutaj na samym początku, mamy tutaj opis wejścia do sztolni, czy wyjście ze sztolni. To jest sztolnia, która nawiązuje do tego, co Kasia mówiła przed chwilą, czyli do wojennej historii via ferrat. Ta ferrata wykorzystuje właśnie fragment tunelu wykutego w czasie I wojny, a potem porusza się takimi typowymi krajobrazami dla Dolomitów, czyli półkami skalnymi i fragmentami stromymi do góry. I tak ona się tutaj pnie. To jest takie miejsce, w którym można się wycofać, zejść do schroniska Giussani, ale my tego nie polecamy. Tutaj dalej jest jeszcze bardzo ciekawy fragment tej ferraty. Półeczką się dochodzi do takiego cyrku skalnego zwanego amfiteatrem i tam są jakby największe trudności, największa atrakcyjność tej właśnie ferraty. Ona prowadzi na Tofane di Roses. To zdjęcie nie w pełni oddaje, bo troszeczkę za późno jest zrobione, ale o świcie i o zachodzie ta tufana rzeczywiście jest czerwona. Teraz już zaczyna blaknąć, bo słońce wznosi się do góry, ale jest to naprawdę bardzo piękna i bardzo imponująca góra. Startuje się z takiego schroniska tutaj Dibona, tu jest parking, no i półtora godzinne podejście pod via ferratę, którego zaletą jest to, że jest to po prostu naturalna rozgrzewka. Przez te półtorej godziny nasze mięśnie przyzwyczajają się do pracy i już rozgrzani możemy zaczynać poruszanie się po trudnościach, a jednocześnie cały czas
podziwiamy przepiękne Dolomity. No i tu zaczyna się ferrata. To jest miejsce, gdzie wszyscy przystają i zakładają sprzęt wspinaczkowy, czyli właśnie uprząż i ląże. I tu właśnie zaczyna się ten wspomniany wcześniej, wspomniana wcześniej sztolnia. Ona została wykuta w czasie II wojny światowej, w I wojny światowej, przepraszam, przez włoskie wojska alpini. Chodziło o to, że powyżej jakby ofortyfikowały się wojska austriackie. Nie było sposobu, żeby się dobrać do nich, wędrując na zewnątrz, po ścianach, po górach, bo wtedy żołnierze byli wystawieni na ostrzał i były bardzo duże straty i po prostu wymyślili, że wykują tunel, czyli galerię po włosku, którą właśnie dostaną się w pobliże stanowisk. No i to się udało. Rzeczywiście wykuto 500 metrów takiej sztolni i podłożyli ładunki 42-latonowe. To była w ogóle największa detonacja w Dolomitach w czasie I wojny światowej. No i udało się wykurzyć Austriaków. A w 1966 roku przystąpiono do właśnie konstruowania tej ferraty i oczyszczono około 300 metrów tego właśnie tej sztolni i nim poprowadzona jest ferrata. Tutaj jest odcinek idący w górę, który już nie jest oczyszczony, ale widać jeszcze pozostałości właśnie jakiejś konstrukcji z I wojny światowej. Ta ferrata została nazwana imieniem Giovanniego Lipelli. To był bardzo młody, 19-letni żołnierz, który tylko przez rok służył w wojsku w czasie I wojny światowej, ale oznaczył się takim bohaterstwem i taką odwagą, że został uhonorowany właśnie tą Via Ferratą, a także medalem za odwagę. I tak jak widzimy, oddana w 1967 roku, budowano ją przez 2 lata etapami. No i prowadzi właśnie tak, że jeżeli nie widzielibyśmy tutaj tych osób, które sobie wędrują, to ciężko byłoby sobie wyobrazić, jaki jest jej przebieg, tak? A ona tutaj się wspina właśnie do góry w tym takim bardziej stromym fragmencie do kolejnej półeczki. Półeczki są szersze lub węższe, bardziej wyraźne. Czasami trzeba przeskoczyć przez jakąś szczelinę, ale cały czas mamy asekurację, jesteśmy w pięci doliny. Więc no, nic strasznego nam nie grozi, wystarczy się nie bać i no, mieć tą sprawność fizyczną, obycie z górami. Cały czas towarzyszą nam przepiękne widoki i jeśli trafi się taki właśnie bardziej płaski fragment, łatwiejszy, bez asekuracji, możemy się w pełni oddać podziwianiu tutaj Dolina Travenances. No i wracamy już na trudniejsze fragmenty, które tak naprawdę przeważają na tej ferracie. Tak to wygląda z daleka. Także po prostu pionowa ściana i tylko ta wąska półeczka. Tutaj, jak się przyjrzymy, widać, gdzieś stąd wychodzi ta trasa. I tutaj są turyści, którzy właśnie się przemieszczają. Cały czas ekspozycja, przepiękne widoki. Trasa jest bardzo popularna, więc no, rzadko się zdarza, żeby iść samemu. Na ogół ktoś depcze po piętach, czasami udaje się jakąś grupę wyprzedzić, czasami nas ktoś wyprzedza. I dochodzimy do miejsca takiego decyzyjnego, o którym wcześniej wspominałam. Tutaj można się wycofać, pójść po prostu do schroniska Giussani na lewo albo na prawo, kontynuować. Grupy zorganizowane bardzo często wycofują się tutaj, też przy brzydkiej pogodzie, a zdarza się, że w górach nagle pogoda się zmieni, można bezpiecznie zejść. No my kontynuujemy półeczką w stronę amfiteatru. I to właśnie amfiteatr. To jest taka najbardziej spektakularna część tej ferraty. Tutaj już przeważa wspinaczka w górę. Nie ma sztucznych ułatwień. Korzystamy z no, takiego dobrego urzeźbienia. Dolomity są bardzo, bardzo urzeźbione, także jest bardzo dużo naturalnych i stopni, i chwytów. Chociaż no, bywają miejsca, gdzie naprawdę trzeba się wyciągnąć, żeby sięgnąć do jakiegoś pewniejszego miejsca powyżej. I to już ostatnie odcinki
amfiteatru i wychodzimy. Zawsze na końcu wiaferaty jest taka sama tablica jak na początku. Wiemy, że trudności skończyły się, że możemy odetchnąć, wyprostować się i ruszyć, rozejrzeć, podziwiać widoki i ruszyć my w tym przypadku na szczyt. Stąd też można się wycofać do schroniska, ale zawsze idziemy na szczyt, ponieważ to jest wysokość już powyżej 3000 nad poziomem morza, to bardzo często jest tutaj śnieg. No, my zwykle jeździmy na przełomie sierpnia i września. Także tutaj ten ostatni odcinek, bardzo często idziemy po śniegu, ale to jest taka bardzo, no ten śnieg nie jest jakimś tam utrudnieniem. No i panorama 360 stopni. Tutaj widzimy drugą Stofan, bo w sumie Tofany są trzy. To jest Tofana di Mezzo. I jeszcze tutaj takie okienko, to jest bus de Tofana. Na tą Tofanę również biegną feraty, tu zbliżenie właśnie na okienko. To jest taka trzy feraty, ale one występują pod wspólną nazwą Ferrata Olivieri. Widok na Cortinę d'Ampezzo. I tutaj też taki rejon, my w ogóle Dolomity pierwszy raz poznaliśmy zimą jako narciarze i to jest takie miejsce, które narciarze też znają, jeśli tu jeżdżą. Stąd zaczyna się taki, tu dochodzą wyciągi krzesełkowe i zaczyna się zjazd Cinque Torri. A tutaj obok znajduje się taka malutka skała i na nią prowadzi też ferata. To jest taka krótka ferata godzinna, na której można sobie potrenować. Jak się przyjeżdża pierwszy raz i jeszcze się nie ma wprawy w tym przepinaniu karabinków, to jest takie fajne miejsce, gdzie można sobie no, pójść na górski spacer, bo okolica jest przepiękna i sobie właśnie wypróbować sprzęt i swoje umiejętności właśnie na feracie. To jest widok na trzecią Stofan, tutaj Tofana di Dentro, na nią też prowadzą feraty, dużo, dużo łatwiejsze, najłatwiejsze ze wszystkich ferat. A tu radość z osiągnięcia szczytu i pamiątkowe zdjęcie na szczycie. I to wszystko, co chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Dziękuję bardzo.